Dzień dobry, ja nazywam się Magda Marek, to jest nowy odcinek Hawa's Lunch Break i zupełnie nowy, świeżutki jak bułeczki z rana gość. Zapraszam do wysłuchania. Dziś będziemy balansować na cienkiej granicy przyzwoitości i podejmiemy trudny temat, odwieczny konflikt wewnętrzny ludzi marketingu. Gdzie jest lepiej? Po stronie agencji czy po stronie klienta? No, grunt grząski, temat drażliwy, jak wiek Małgosi Rozenek i szczepienia na COVID. Przez ten odcinek przebrnę ze specjalistką, która była po obu stronach tej barykady. Pozwólcie, że przedstawię. Monika Mielczarczyk, pani dyrektor zarządzająca spółką Hawa's Engage. Dzień dobry, Monika. Dzień dobry, Magdo. Dzień dobry. Witam wszystkich słuchających naszego podcastu. Dziękuję za zaproszenie i jestem onieśmielona tą formułą kwiecistej prezentacji. Monika, pracowałaś zarówno po jednej i drugiej stronie, po stronie agencyjnej i klienta, jesteś prawdziwym technologicznym ekspertem, bo pracowałaś dla koreańskiego giganta, nie wiem czy mogę powiedzieć na literkę S, możecie się domyślić, pracowałaś dla chińskiego giganta na literkę H oraz dla amerykańskiego resellera na literkę I. Prawda? Wszystko się zgadza? Wszystko się zgadza. No a teraz przesiadłaś się do agencji. Czy coś pominęłam w twoim życiorysie? Nie, no tak właśnie najpierw agencja, później klient i teraz znowu agencja. Witamy po tej dobrej stronie mocy. Jak się czujesz w naszym studio? Bardzo wygodnie. No okej, okay. Trochę trzeszczą nam krzesła, także wybaczcie. Ten podcast będzie miał troszkę inną formułę niż zazwyczaj. Wymyśliłam taką formułę teleturnieju. Będą różne kategorie, różne pytania i będziemy przyznawać po punkcie albo agencji, albo klientowi. No i żeby było sprawiedliwie. Wow. Prawie i sprawiedliwie. Żeby nie było oszukiwania. Monika, czy wszystko jest jasne? Tak, Magda. Uroczyście oświadczam, że wszystko jest bardzo jasne. To zacznijmy. Kategoria numer jeden. Od razu zaczynamy z grubej rury, drażliwy temat. Nadgodziny. Gdzie się robi więcej nadgodzin? Ja od razu ze swojej strony powiem, że mój rekord niechlubny to jest 36 godzin pracy non-stop. Monika, a tobie ile godzin udało się tak przepracować ciurkiem? Ojej. Trudny temat, trudne pytanie. Powiem ci tak, miałam to szczęście, żeby doświadczyć bardzo różnych kultur pracy po stronie klienta. No bo właśnie rozumiem, że dlatego mnie tutaj będziesz próbowała grillować, że właśnie miałam okazję przez kilka lat wcześniej pracować właśnie po tej tak zwanej drugiej stronie barykady. Doświadczenia zdobywałam zarówno w organizacji koreańskiej, jak i w organizacji, która jest też w sumie dość blisko tej kultury, czyli chińskiej, ale też miałam okazję pracować z uwielbianą marką technologiczną, która reprezentuje amerykański styl myślenia. No tak światowo, powiedziałabym. Światowo, tak. Która kultura innonarodowa niż polska jest najciężej pracująca, najdłużej pracująca? I teraz cię zaskoczę. Okej. Okay. Wszystkie trzy. Powiem tak, pracując w firmie koreańskiej, myślę, że mogę tutaj użyć nazw, bo to nie jest żadną tajemnicą. Najwyżej wypipczymy, jak powiesz. Każdy wejdzie na LinkedIn i sprawdzi, gdzie byłam. Więc pracując dla Samsunga, miałam okazję właśnie poobserwować na żywym organizmie, jak wygląda praca w kulturze koreańskiej. No i tam każde wezwanie, każde zadanie jest kwestią honoru. I naprawdę to nie jest ważne, jaką cenę płaci się za to, żeby to zadanie zrealizować. Ja miałam okazję odpowiadać tam za marketing partnerski dla rynku operatorskiego. Partnerzy we współpracy bardzo wymagający, projekty i jakby skala bardzo duża i dynamiczna współpraca. Więc czas odgrywał rolę absolutnie marginalną i drugoplanową. Po prostu było zadanie i trzeba było je wykonać. Zawsze stick to the rules i for the glory of. No czas jest rzeczą abstrakcyjną, w sensie pojęciem abstrakcyjnym, więc rozumiem, że tam akurat nie istniało pojęcie nadgodzin, po prostu jest projekt wykonany albo jeszcze nie jest wykonany, tylko takie dwa stany były. Raczej preferowany był stan projektu wykonanego.
No a powiedz mi teraz tak w perspektywie tego, że jesteś teraz po drugiej stronie barykady, no nie powiem, że tej lepszej, a ja tylko po tej byłam. Jak oceniasz teraz tak zupełnie szczerze i sprawiedliwie to, jak się pracuje po stronie agencji, jak się pracuje po stronie klienta, gdzie jednak tego czasu trzeba poświęcić o wiele więcej? Wszędzie tego czasu trzeba poświęcić tak samo dużo. I to jest takie wielkie odkrycie, na które trzeba było poświęcić może ostatnich parę lat, żeby właściwie odpowiedzieć ci, Magda, tak. Wszędzie tam, gdzie chcesz dobrze zrobić swoją robotę i gdzie zależy ci na jak najlepszych rezultatach, po prostu tak samo długo musisz na to pracować i tak samo ciężko. No to teraz podsumujmy, komu byśmy przyznały ten punkt za nadgodziny. Ja wiem, że ty się opowiadasz jakby zupełnie neutralnie, jesteś jakąś Szwajcarią po prostu. Wszędzie jest dobrze i wszędzie jest źle. Ale mam wrażenie, że tam są nadgodziny, gdzie ty. Bo po prostu masz takie uosobienie hardworkera po prostu. No, moja babcia zawsze mówiła, że praca mnie lubi. O, to ładnie. A ja pracę. Więc ja bym powiedziała tak, że nieważne gdzie, czy to agencja, czy to klient, tam gdzie spotkacie Monikę Mielczarczyk, tak będzie, tam będziecie robić z nią nadgodzinę po prostu. To nie była reklama. I tym przechodzimy do kategorii numer 2 tego naszego teleturnieju podcastowego. Tym razem przejdziemy do tematu, gdzie na pewno będziemy mogły przyznać punkt. Ten temat nazywa się różnorodność tematów. Na pierwszy rzut oka można stwierdzić, że no, ci, co są po stronie agencji, mają trochę lepiej, no bo tych briefów nam się przewala setki w ciągu roku, a u klienta no jednak z mojej perspektywy takiej agencyjnej momentami wieje nudą, no bo co, ciągle mamy ten sam produkt albo tę samą usługę, ciągle mamy takie samo pozycjonowanie strategiczne. Często pracujemy długofalowo z tymi samymi agencjami, więc widzimy się z tymi samymi ludźmi, okej, przychodzą z nowymi pomysłami, ale jednak jest to pewien sposób rutynowej. No i pytanie, Monika, jak wygląda to z twojej strony? Czy faktycznie praca po stronie klienta wiąże się z wpadaniem w taką powtarzalność i rutynowość zadań? No wiesz co, gdyby tak było, to chyba każdy projekt wyglądałby tak samo jak ten poprzedni, a wyzwania są bardzo różne. No i właśnie na tym chyba polega cała tajemnica, żeby za każdym razem odpowiadać na nie jednak w inny sposób. No bo wyobraź sobie taką sytuację. Masz produkt, tak, ten sam, którym się zajmujesz przez ostatnich kilka lat. Ale pojawia się sytuacja, w której jest on bardzo wyczekiwany na rynku i jest dokładnie również w mediach wskazana data launchu tego produktu. Wszyscy się przygotowują do startu sprzedaży, do startu komunikacji. Nagle dowiadujesz się w ostatniej chwili, że ten produkt nie dotrze na rynek na czas. Owszem, premiera się odbędzie, ale fizycznie produktu nie będzie. I co wtedy robisz? Okej, mi już skoczyło tętno. Ja już widzę te fuck-upy na mailach i te deadline'y i słyszę, jak mi Outlook pika w tym momencie. No właśnie. I to jest moment, w którym właśnie jest przestrzeń na to, żeby nie było nudy, bo no to rzeczywiście wtedy uruchamia potrzebę szukania zupełnie niestandardowych i nowych pomysłów. No chyba, że po prostu chcesz wyjść i powiedzieć, że uroczyście w dniu premiery chcielibyśmy ogłosić porażkę. I ja pamiętam taką sytuację i zamiast no właśnie tłumaczyć się gęsto wszystkim klientom, którzy odwiedzali na przykład salony własne jednego z producentów, którego miałam okazję pracować i przyjemność, no to po prostu zrobiliśmy niestandardową komunikację i ekspozycję, gdzie pokazaliśmy historię, jak właśnie z fabryki w Korei do twoich rąk ten produkt, jaką drogę musi przemierzyć, jakie ma przystanki po drodze. Trochę wciągnęliśmy konsumentów w historię całego łańcucha zdarzeń, które muszą się zadziać, żeby na koniec dnia ten upragniony flagowiec, ten super smartfon wylądował w twoich rękach. I dzięki temu odwróciliśmy uwagę od tego, że pojawił się taki problem i zrobiliśmy właściwie z tego problemu całkiem fajną przygodę i całkiem fajne doświadczenie konsumenckie. Okej, czyli jeden produkt, w sensie nie jeden produkt, powiedzmy jedna kategoria produktów, ale codziennie nowe wyzwania, tak to możemy podsumować pewnie. Tak.
Tak, dlatego że jeden dzień nigdy nie jest taki sam jak inny, bo po prostu dzieje się tak dużo rzeczy, które powodują, że w zupełnie inny sposób będziemy mówić o pewnych rzeczach dzisiaj, a w zupełnie inny sposób, nawet jeśli mówimy o tym samym temacie, będziemy rozmawiać o nim jutro, więc to jest kwestia tylko jakby chęci i rzeczywiście takiej osobistej kreatywności i aspiracji co do tego, jak chcemy prowadzić projekty, za które odpowiadamy. Ja bym tutaj chciała pociągnąć trochę w swoją stronę agencyjną, no bo jednak wyobraźmy sobie, że siedzimy w pracy i w poniedziałek dostajemy brief na paliwa, tak? Musimy opowiedzieć o paliwach w jakiś super niestandardowy sposób. W środę dostajemy brief na pieluchomajtki, a w piątek brief na kaszkę dla dzieci. No, jest to duże wyzwanie, żeby poruszać się po wielu produktach, po wielu strategiach wielu marek, aby rozpracować różne grupy docelowe. To jest niezwykle fascynujące w pracy w agencji, szczególnie w dziale strategicznym, jak i kreatywnym, no bo tutaj w takich pracowałam, więc o takich mogę się wypowiadać, gdzie jednak w każdym tygodniu my dostajemy tyle różnych inspiracji, bodźców z różnych stron, z różnych produktów, usług, różnych marek, różnych grup docelowych, że naprawdę jeśli ktoś pracuje w agencji i mówi, że się nudzi, to ja mu nie wierzę, bo to nie jest po prostu możliwe. Przy takiej ogromnej różnorodności, bioróżnorodności tych wszystkich projektów. Więc jednak tutaj tak malutko chciałabym przesunąć tą szalę w stronę agencji, że my jednak tutaj po tej stronie agencyjnej mamy trochę więcej możliwości różnorodnego rozwijania się i tego rozwijania się w każdą stronę. Dobrze? Tak możemy zrobić? Proszę. Magda, ty tak pięknie prosisz, a ja muszę z tobą polemizować. Okej. Okay. Widzisz, to jest tak, że no właśnie wszystko zależy od ciebie. Odwrócę trochę tę historię. A jak jest ze związkiem? Dobre pytanie. Dobra, pociągnijmy ten temat. Dobra. Więc pracując po tej drugiej stronie i zajmując się teoretycznie cały czas albo praktycznie tą samą grupą produktów czy tym samym produktem, no jednak masz cały czas przed sobą nowe wyzwanie właśnie, jak ten ogień podtrzymać. Wyobraź sobie sytuację, w której znowu mówimy o tym samym produkcie i tym razem musisz spowodować, żeby w ciągu bardzo krótkiego czasu, 4 dni na przykład, wymyśleć razem z agencją coś, dzięki czemu przed premierą tego samego produktu, nie modelu, tylko jakby tej samej kategorii produktu, żeby przed premierą tego nowego modelu zdobyć kilka tysięcy rekordów do bazy danych i móc zrobić świetny mailing. I co wtedy robisz, Magda? Jako osoba z kreacji, czy osoba ze strony klienta? A skąd chcesz? No, jesteś Magdą, która odpowiada za ten produkt albo w agencji, albo po stronie klienta i co wtedy zrobisz? No, nie chodzi o to, że możemy pójść i kupić te rekordy. To odpada. Tak? Mhm. Nie może. Tak by było najprościej. Zła odpowiedź. Musisz wymyśleć coś, żeby rzeczywiście kreatywnie zadziałać i wciągnąć ludzi w interakcję i no rzeczywiście spowodować, że nagle tych parę tysięcy osób przyjdzie do ciebie i z przyjemnością zostawi swoje dane i będzie chciało komunikować się z tobą dalej. Monika, ja to by w każdej sytuacji z przyjemnością zostawię moje dane, ale nigdy się mnie nie zapytałaś o numer telefonu, więc... A poszłabym dalej i zapytała numer konta. O, chętnie mogę ci podać swój. Naprawdę, po tym nagraniu możemy tu uskutecznić. Dobra, Magda. Podsumowując, znowu nie udało nam się chyba dojść, bo ja ciągnę w swoją stronę, a ty w swoją, w sensie swoją kliencką, więc chyba nie udało nam się dojść do konsensusu. Myślę, że też jest w dużej mierze kwestia podejścia. Ten, kto nie chce się nudzić, to i po stronie agencyjnej, i po stronie klienckiej, no, będzie szukał tych nowych wyzwań i będzie widział te wszystkie nowe wyzwania. Więc myślę, że to jest taka akurat bardzo osobista rzecz. Tak, to jest kwestia zdecydowanie osobista i kwestia po prostu natury danej osoby. Ja myślę, że naprawdę niefajne jest takie szufladkowanie, że
na kreatywność jest miejsce tylko po stronie agencji, nie ma miejsca po stronie klienta, albo praca po jednej stronie jest nudna, po drugiej nie nudna, albo jak to często też stereotypowo określa się po stronie klienckiej, no bo ci ludzie w agencji, no to właściwie co oni wiedzą i co oni robią? Oni tylko potrafią wymyślać mniej lub bardziej szalone rzeczy. No nie. Szalone też umiemy wymyśleć. No. No, szalone tak, ale one nigdy nie są oderwane od rzeczywistości, albo przynajmniej nie powinny być. I dzięki właśnie tej mieszance szalonego i pragmatycznego myślenia, po tych dwóch stronach i takiej, myślę, że też zrozumienia swoich ról nawzajem i tego, jak istotna jest rola tak jednej, jak i drugiej strony i umiejętność połączenia tych dwóch światów w jeden powodują, że na koniec dnia powstają bardzo fajne projekty, powstają bardzo fajne akcje, aktywacje, kampanie, o których po prostu się długo pamięta, mówi i które przynoszą fajne rezultaty, czyli dobre biznesowe rezultaty. A propos dobrych projektów, świetnych rezultatów, to przejdźmy płynnie do kategorii numer 3 tego wspaniałego, emocjonującego teleturnieju. Powiem ci tak zupełnie szczerze, że ja wśród swoich znajomych takich branżowych znam kilka osób, które są, jak to ładnie ująć, sfokusowane na wyróżnieniach i nagrodach. No, znam takie osoby, znam też takie agencje, które bardzo mocno są skupione na tym, żeby jednak robić projekty tak zwane pod nagrodę. Ja nie lubię tego określenia, no ale tak się mówi. I tutaj stawiam pytanie, znak zapytania przy takim stwierdzeniu sława i blichtr. Po której stronie można, jeśli ktoś w ogóle chciałby wejść do tej branży i robić takie projekty, występować na scenach i w świetle reflektorów odbierać nagrody, to po której stronie klienta czy agencji powinien się znaleźć, żeby szybciej trafić na tą scenę? No i teraz widzisz, znowu zadajesz ćwieka. Bo myślę, że to jest bardzo względnym tematem, czy powiedzmy, różnie można to oceniać. O tak. Pytanie, co dla kogo jest tą nagrodą? I to ja wymienię. KTR, EFI, Cannes Lion. A gdzie jest GFK i udziały w rynku? O, ty tutaj jakichś badaniach, statystykach, w sprzedażach, a my wiesz, konkursy kreatywności. No i właśnie, i znowu, to jest, ja będę się tego bardzo mocno trzymać, wręcz kurczowo bym powiedziała, dlatego że uważam, że zrozumienie dwóch perspektyw jest bardzo ważne, bo ono bardzo ułatwia pracę tak po jednej, jak i po drugiej stronie barykady, jeśli już w ten sposób w tym teleturnieju się gdzieś tam definiujemy. Z perspektywy doświadczeń po stronie klienta powiem tak, różnie to bywa z tą gradacją wartości nagród i tego, co przynosi blichtr i sławę. Ja pamiętam, że językiem uwagi absolutnie w każdej z tych trzech organizacji, w których miałam okazję pracować, były właśnie wymierne efekty w postaci wyników z raportów sprzedażowych GF-ki, które pokazywały takie bądź inne udziały rynkowe. I widząc, jak rozwalamy system i po prostu przenosimy razem góry, pnąc się na pierwsze miejsce udziałów rynkowych w bardzo dynamicznej i konkurencyjnej kategorii nowych technologii, wiedzieliśmy, że to są najwyższe laury i to jest dla nas absolutnym powodem do dumy. Oczywiście jest też bez wątpienia i ja tutaj nie deprecjonuję, wręcz przeciwnie. No teraz jestem po stronie agencyjnej i w naturalny sposób te konkursy, o których mówisz i te przedsięwzięcia są dla mnie też szalenie istotne i dla marketerów, którzy pracują po tej drugiej stronie również. Natomiast to, czy rzeczywiście po stronie organizacji, właśnie po stronie klienta jest ciśnienie w kierunku walki o te, nazwijmy to, nasze reklamowe, branżowe nagrody, wynika po prostu też z wielu czynników biznesowych, które są po tamtej stronie i
ja, jak pamiętam swoje doświadczenia, to moment, w którym tam pracowałam, był tym momentem, który bardziej właśnie wymagał większego skupienia na tych rezultatach biznesowych i na tym, żebyśmy mogli właśnie otworzyć szampana i mieć tę satysfakcję, że tak jak my cieszymy się patrząc na nasze wyniki co tydzień i wręcz obsesyjnie je analizując, bo one były dowodem tego, czy marketing jest skuteczny i czy sprzedaż dobrze w związku z tym wykonuje swoją pracę. Tak samo jak wówczas moja ówczesna konkurencja, czy nasza ówczesna konkurencja, która z kolei siedziała i obsesyjnie analizowała, dlaczego jest na drugim, trzecim, czwartym i kolejnym miejscu. No Monika, jeśli wy po stronie klienta otwieracie szampany każdego tygodnia, no to ja się chyba przesiądę na tą drugą stronę, no bo my co najwyżej odpalamy 3 razy w roku, jak są wyniki KTR-ów, jak są wyniki EFI i Cannes Lions. I do widzenia. Czyli w takim razie the winner is... No właśnie, tak już dążąc ku końcowi, Monika, ty jesteś no, przedstawicielem, tak jak powiedziałam, i strony klienckiej, i strony agencyjnej. Wydaje mi się, że nie bez kozery teraz jesteś po stronie agencyjnej i abstrahując od tych wszystkich 3 naszych kategorii, które jednak nie wyłoniły zwycięzców, powiedz mi, dlaczego ty zmieniłaś barykadę, w sensie stronę barykady i przeszłaś wieloletniej klienckiej kariery do agencji. Wiesz co, no to jest taki trochę dla mnie powrót do korzeni i znowu cytując moją babcię, nigdy nie mów nigdy. Po prostu moja babcia jest bardzo mądrą kobietą i przekazała mi wiele takich prostych, ale jakże cennych spostrzeżeń. Wiesz co, to jest tak, że teraz z perspektywy tych kilku lat zdaję sobie sprawę z tego, jak często sama kiedyś upraszczałam rzeczywistość i nie dostrzegałam wielu detali we współpracy właśnie z klientem, dlatego że myślałam kategoriami tylko i wyłącznie jednej strony. Pewnie dużo łatwiej mi jest dzisiaj zidentyfikować różne, powiedzmy, aspekty, które mogą współpracę ułatwiać bądź utrudniać, dlatego że dzięki temu, że pracowałam po tej drugiej stronie, mogłam zrozumieć, z czym klient też się zmaga, a przede wszystkim zrozumieć chyba to, że klient i agencja są sobie nawzajem bardzo potrzebni i że to nie jest tak, że klient pracuje z agencją, bo musi. On jej potrzebuje. Tak samo jak agencja potrzebuje tego klienta. Dla mnie na przykład dzisiaj, jak sobie tak właśnie patrzę na miniony rok, bo właśnie dokładnie za chwilę wybije równa rocznica, kiedy wróciłam do korzeni i wróciłam do reklamy właśnie z tej drugiej klienckiej strony, to tak jak dzisiaj patrzę z tej perspektywy czasu, dla mnie największą nagrodą i prezentem jest to, że przez ten rok udało nam się tutaj w agencji tak wiele zrobić i udało nam się nie tylko umocnić, ale też rozwinąć współpracę z jednym z naszych najwierniejszych klientów, który jest z nami od ponad 20 lat, a mam tu na myśli Auchan. To większość mojego życia, powiedziałabym. Havas jest razem z Auchan. No, tak, większość. A to jest naprawdę dużą sztuką i to jest dokładnie tak, jak wcześniej powiedziałam, jak ze związkiem, który jeżeli jest wieloletni, rzeczywiście wymaga bardzo starannej i przemyślanej pielęgnacji. Tak samo jest tutaj. I ja jestem za to bardzo wdzięczna. Jestem bardzo wdzięczna za to całemu zespołowi marketingu, z którym mamy przyjemność współpracować po stronie Auchan, ale też całemu swojemu zespołowi, w Havas, który również z wielkim zaangażowaniem i entuzjazmem potrafi znaleźć sposób na to, żeby pomimo tak długiego czasu współpracy, tchnąć świeżość i energię w tę relację i właśnie tak ją umacniać i z takim sukcesem ją budować, bo myślę, że można to nazywać i należy to nazywać sukcesem. Czyli co, Monika, podsumowując, kończymy ten teleturniej wynikiem 3-3. Ja bym to tak powiedziała, że sprawiedliwie, prawie i sprawiedliwie jest remis. Jednak biorąc pod uwagę, że przyszłaś na naszą stronę, dodaję 0,5 punkcika agencjom i tym samym, 3,5 do 3 wygrywają agencje.
Także dziękuję, Monika, bardzo za udział w moim podcaście, chociaż trochę cię podpuściłam. Z góry były ustawione te wyniki, więc przykro mi. Ale bardzo dziękuję za twój wkład, bardzo dziękuję za tę perspektywę, którą nam dałaś z jednej i z drugiej strony. No czasem jest nam jako osobom z agencji potrzebne takie spojrzenie z dystansu trochę na to, co robimy i na klientów, bo czasem sobie myślimy, klient co tam żyje swoim światem, swoim produktem i nic nie wie. No a jednak jest tak, że klienci to też ludzie. Agencje bez klientów, klienci bez agencji, no miałyby ciężko. Dziękuję ci, Magda. No rzeczywiście konkurs był ustawiony, więc nie miałam większych szans, jak widzę, w tym pojedynku. Natomiast ja naprawdę cały czas, jak zdarta płyta, będę powtarzać, że dokładnie tak jak, trochę cytując to, co powiedziałaś, że tak jak agencja bez klienta absolutnie nie będzie istniała, tak samo klientowi ciężko będzie istnieć bez wsparcia ze strony agencji. I to wcale nie jest tak, że jak my przygotowujemy dla nich prezentację, to oni w tym czasie drzemią albo się przeciągają, albo idą na kawę i nie mają co robić. Po tamtej stronie jest bardzo dużo innej, żmudnej pracy, która chociażby wiąże się z tym, żeby przygotować grunt pod to, co przedstawi agencja, żeby zorganizować na to budżet i przekonać całą masę osób po tamtej stronie do tego, że tego typu projekt i tego typu inwestycja są po prostu niezbędne. Więc moim zdaniem energia, którą należy generować, powinna zmierzać w kierunku współpracy, peace and love, jedni bez drugich, naprawdę ani rusz. Peace and love, no i tym zmierzamy do końca tego odcinka. Chciałabym podziękować ci, Monika, za udział w tym moim ostatnim podcaście, ponieważ, moi drodzy, wiem, że będziecie za mną płakać, pisać rzewne listy, maile i szlochać, ale jest to niestety mój ostatni odcinek i teraz pałeczkę przekazuję kolejnej osobie. A jeszcze wam nie zdradzę, kto będzie, która będzie prowadzić następne 3 odcinki Havans Lunch Break. Zapewniam was, że będzie równie ekscytująco i wspaniale jak ze mną. Ja się z wami bardzo serdecznie żegnam. Do zobaczenia na briefingach, przetargach, szutach i galach. Tymczasem życzymy wam razem z Moniką zdrowych i spokojnych świąt oraz obfitującego w sukcesy nowego roku. Ja chciałabym bardzo również podziękować ci, Magda, za to zaproszenie. Tym bardziej jest to miłe, że będę w pewien sposób zamykać twój cykl odcinków. Natomiast ja też chciałam jeszcze wszystkim pożyczyć oczywiście spokojnych i zdrowych świąt, a w nowym roku, kochani, i wam, i nam, sobie samej, również życzę powrotu do normalności, przynajmniej choćby po części, żeby nasze życie było tak fajne jak przed. Albo jeszcze fajniejsze. Albo i jeszcze fajniejsze. No co, kochani, wszystkiego co najpiękniejsze. Ciao. Pa.